Znaczy z całą pewnością osoby po 16 roku życia powinny mieć dostęp, na przykład zwiększony dostęp do pomocy i opieki medycznej w szkołach. Jestem za tym, aby w każdej szkole był stomatolog, aby rzeczywiście była opieka pielęgniarska. I rzeczywiście, jeżeli mówimy, i to jest dość taka skomplikowana materia, jestem za tym, aby młody człowiek uczył się decyzyjności, również do decyzyjności związanej z własnym ciałem, ale musi być to poprzedzone pewną edukacją i taką rzetelną informacją na temat wykonywanego zabiegu, żeby miał pełną świadomość. Oczywiście, jeżeli mówimy o prostych zabiegach, czy pójście do specjalisty, uważam, że tak, pójście do ginekologa jak najbardziej powinno być dostępne i nie widzę tutaj żadnego zagrożenia, bo zakładam, że każdy ginekolog jest również odpowiedzialny za to, co i jak wykonuje w swoim gabinecie. Co do pobrania krwi, też nie widzę tu większego zagrożenia, więc akurat te proste zabiegi tak. Natomiast co do bardziej skomplikowanych interwencji, jednak uważam, że powinien być jakiś kontakt przed z osobą dorosłą. Najlepiej, żeby to był rodzic, ale jeżeli nie rodzic, to żeby stworzyć warunki młodemu człowiekowi, żeby miał możliwość zasięgnąć porady w szkole, wśród fachowców.